Dziękuję. Szanowny panie marszałku, Wysoki Sejmie, pani minister, mam zaszczyt w imieniu Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej przedstawić stanowisko klubu SLD w sprawie ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie, druk nr 1251. Dużo już było powiedziane, moi przedmówcy, wybitni sadownicy na czele z panem prezesem Maliszewskim już dużo mówili. Powiedzieli między innymi, wyjaśnili, co to są te badania OWT, odrębność, wyrównanie, trwałość. To jest pierwsza istotna rzecz, o której tutaj trzeba na to zwrócić uwagę. Źle się stało, że przy zmianie ustawy o nasiennictwie, a tą ustawę pan prezydent Bronisław Komorowski wprowadził i Wysoka Izba ją przyjęła, nie wprowadzono i nie zmieniono tego zapisu do 30 września 2012 roku. Ja obserwuję prace parlamentarne i to, czy to są projekty rządowe, czy to projekty prezydenta, że jest dużo błędów legislacyjnych. Tak nie powinno być i źle się stało, bo pan prezydent ma dużo urzędników, kancelaria premiera również, że tego 30 września już ten przepis z artykułu 132 był już nieaktualny, bo ustawa, chcę przypomnieć, weszła w życie 9 listopada 2012 roku, a artykuł 132 mówił o 30 września 2012 roku. Dobrze, że po kilku miesiącach, ale to między innymi ze sprawą szkółkarzy polskich, Polskiego Związku Sadowników, ten termin zostanie wydłużony i szkółkarze polscy będą mogli te odmiany, które tutaj już były wspomniane, odmiany stare, które cieszą się coraz większym powodzeniem wśród szczególnie działkowców i osób, które chcą w swoim ogrodzie te odmiany nadal uprawiać i spożywać owoce z tychże odmian, że ten termin zostanie wydłużony. I nowi szkółkarze, chcę podkreślić, bo ci, którzy mieli wcześniej licencję, to oni mogli do tej pory na tych samych zasadach te odmiany produkować. Ale to jest wyjście w kierunku tych, którzy chcieliby z tych szkółkarzy produkować te stare odmiany. Klub Poselski Sojuszu Lewicy Demokratycznej popiera oczywiście zmianę tego artykułu 132 i w bloku głosowań będziemy głosować za tym projektem. Dziękuję.